Proszę Państwa, dla wielu są niepokojące, wręcz bulwersujące dzisiejsze nowe obostrzenia, jakie prawda wprowadza i wprowadzić chce rząd. Niektórym się przypomina stan wojenny, a niektórzy twierdzą, że nawet może mogą być wkrótce jeszcze gorsze restrykcje niż w stanie wojennym. Proszę Państwa, ja tutaj przedstawiam wycinek z tytułu artykułu z Gazety Warszawskiej, jak to pan Trump się nie przejmuje wirusem, bo twierdzi, że się bardzo szybko i łatwo wyleczył i się nie ma co za bardzo przejmować. Ale ja zanim sprawę rozwinę, to jak zwykle proszę o suby, łapki, wsparcie, darowizny na rozwój właśnie kanału możliwości internetowych i dla kota, bo przy tym mojej śmiesznej wręcz emeryturze niewiele ponad 500 zł, no to trudno się w ogóle w jakikolwiek sposób utrzymać, prawda? No, ale teraz przechodzę do meritum sprawy. Pan Trump twierdzi, że wie, jak się leczyć i że nie ma się co bać COVID-a, prawda? Że COVID jest po prostu mało groźny, zwłaszcza już obecnie. No i proszę Państwa, dlatego ja tu pokazuję Matkę Boską, Królową Polski, Korony Polskiej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, do którego przecież możemy się zwrócić o ratunek. No, a ciekawe, czy ktoś będzie na tyle łaskawy, żeby mnie wspomóc, no ale to już trudno. Pożyjemy, zobaczymy. Bo proszę Państwa, wydaje się, że ten nasz COVID-19, że on po prostu słabnie. Jedna z wirusologów polskich z Lublina twierdzi, że odkryto w Polsce już co najmniej 5 wersji tego wirusa, a niemieccy wirusolodzy twierdzą, że w Niemczech już jest wręcz kilkanaście wersji i większość jest jak gdyby coraz delikatniejsza, coraz słabsza, choć można mieć pecha, trafić na bardziej zjadliwego, no i wtedy mogą być rzeczywiście problemy. Rzeczywiście problemy. No ale pan Trump poucza, że nie należy bać się COVID-a. No więc ma chyba sporo racji, bo przecież to nie jest dżuma, cholera czy czarna ospa, która wykańczała miliony. Więc dlatego nie tylko pan Trump, ale i niektórzy inni, powiedzmy wirusolodzy, jasno widzę, czyli ta pani Maria Majewska też właśnie dowodzi, że leczenie obecne COVID-u jest proste i że on jest stosunkowo niegroźny. Właśnie w tym artykule z Gazety Warszawskiej. Ale dlatego wielu jasnowidzów i wizjonerów, nawet i astrologów, etc. wątpi, czy te ostre obostrzenia to są wyłącznie, czy nawet głównie przez nasz COVID, czy głównie ze względu na niego, bo przecież wirus ogólnie jakby słabnie, a może jest trochę bardziej zaraźliwy, ale jest mniej groźny. A to może dać w końcu odporność, dość szybko odporność stadną, co byłoby bardzo, bardzo korzystne. Chyba że będą coraz to nowe mutanty, albo ktoś w tym jeszcze wręcz pomoże, prawda? No a na przykład w Szwecji czy Białorusi się niewiele przejmują i nie mają za wielu zachorowań. Natomiast w Chinach praktycznie wyeliminowano niemal zupełnie zarazę. Kontroluje zwłaszcza tych, co przyjeżdżają, a w kraju właściwie już jest, a w kraju już właściwie go nie ma. No więc wynika, że nie należy aż tak się przejmować, tak szaleć. I właśnie wielu jasnowidów, wizjonerów podejrzewa, że chodzi nie tylko o zabezpieczenie właśnie przed COVID-em, ale może i też przed protestami czy jakimiś rozruchami, próbowaniem rozliczenia władz, a nawet możliwymi jakimiś działaniami wojennymi, może nie w kraju, ale gdzieś na Bliskim Wschodzie, prawda? No ale to zawsze może rykoszetować w naszym kierunku. Proszę Państwa, a
Dodatkowo, że może chodzi o też o nakłonienie, przyzwyczajenie ludzi do najpierw dobrowolnego, a potem nawet, może nawet przymusowych szczepień, a według takich czarnowidzów, to nawet według nich może chodzić nawet o chipowanie, prawda, i wywołanie no, światowego, ogólnego, przynajmniej europejskiego kryzysu gospodarczego, no, na którym niektórzy mogliby się obłowić, a inni być wręcz zniszczeni, prawda. No więc wszystko to nie wygląda zbyt ciekawie. I według wielu właśnie ludzi koncentrowanie się na COVID-zie, gdy wielokrotnie więcej umiera na inne choroby, właśnie wielu to ludzi po prostu denerwuje. No bo pewnie, że ktoś tam umrze z pomocą, nie tyle od samego COVID-a, co z pomocą COVID-a, ale dużo więcej ludzi umiera na zwykłe raki, sprawy sercowe, naczyniowe, a nawet wypadki, prawda? No dobrze, a co zrobimy, jak COVID dalej nie będzie ustępował, proszę Państwa? To chyba pan Trump będzie miał rację, że nie należy się go bać, tylko dopuścić właśnie do jakby odpowiedzialności o odporności stadnej. Za mało się właśnie mówi o wzmacnianiu odporności, a więcej właśnie o różnych zabezpieczeniach, maseczkach i innych nie zawsze takich super mądrych czy koniecznych rzeczy. No, a jak COVID nie będzie ustępował, to całkowicie zamkniemy kraj, całkowicie zniszczymy gospodarkę. Najlepsze jest jednak odporność stadna, doprowadzenie do niej, tym bardziej, że właśnie wirus słabnie i nie jest tak śmiertelny, zachorowań może być sporo. Natomiast czysto śmiertelnych zachorowań od samego wirusa jest niewiele. Niektórym tylko po prostu troszkę przyspieszy, tym bardzo schorowanym może trochę przyspieszyć zgon, a niektórzy twierdzą, że się nawet dopisuje nieraz na siłę, choć ja o tym nie wiem, ale znaczy ja nie mogę tego udowodnić, ale niektórzy mi opowiadali, że tak jest, no nie wiem. Daj Boże, by nie było. Więc najlepiej jest budować odporność, tym odporność stadną, bo wirus słabnie, a modlitwa właśnie tutaj do Bożego Miłosierdzia, do Matki Boskiej na COVID-a właśnie, przeciwko COVID-owi może dać bardzo dużo i pan Trump ma bardzo dużo racji, opisane tu jest w Gazecie Warszawskiej, jak jego leczono, jak się według niego i pani Marii Majewskiej łatwo wyleczyć. Więc proszę Państwa, módlmy się, by to wszystko się dobrze skończyło, obostrzenia były złagodzone, a jak najmniej ludzi umarło i prawda wyszła na jaw. Amen, amen, amen.